O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Modlitwa ze strony pierwszej w naszym modlitewniku fatimskim. Modlitwa Anioła Pokoju. Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Cię. Ufam Tobie, kocham Cię. Przepraszam Cię za tych, którzy w Ciebie nie wierzą, którzy Cię nie uwielbiają, którzy Tobie nie ufają, którzy Cię nie kochają. Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Cię, ufam Tobie, kocham Cię. Przepraszam Cię za tych, którzy w Ciebie nie wierzą, którzy Cię nie uwielbiają, którzy Tobie nie ufają, którzy Cię nie kochają. Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Cię, ufam Tobie, kocham Cię. Przepraszam Cię za tych, którzy w Ciebie nie wierzą, którzy Cię nie uwielbiają, którzy Tobie nie ufają i którzy Cię nie kochają. Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, z najgłębszą czcią i żalem za moje grzechy ofiaruję Tobie drogocenne ciało i krew, duszę i bóstwo naszego Zbawiciela, obecnego w najświętszym sakramencie ołtarza na całej kuli ziemskiej, jako zadośćuczynienie za grzechy, przez które On sam jest znieważany. Na mocy nieskończonych zasług Jego najświętszego serca i przedstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, proszę Cię o nawrócenie nieszczęśliwych grzeszników. Amen. Drodzy, rozpoczęliśmy dzisiejszą Szkołę Maryi, wykład w Szkole Maryi, trzema modlitwami. Wszystkie trzy modlitwy są związane z Fatimą. To są modlitwy, które będą nam szczególnie w naszej parafii teraz towarzyszyć. I pierwsza, którą znamy bardzo dobrze, o mój Jezu, jest to modlitwa, którą dzieci usłyszały od Najświętszej Panienki. Natomiast dwie pozostałe modlitwy zostały nauczone dzieci przez anioła. I właśnie o aniołach chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć w naszym kolejnym spotkaniu dotyczącym Fatimy. Jest to piękny temat, który wprowadza nas już w całą mistykę, w całą tajemnicę tego miejsca i tego czasu i tego wydarzenia, tego wszystkiego, co stało się w Fatimie w 1917 roku. Przypomnę, że do tej pory powiedzieliśmy sobie o tym, czym są objawienia, szczególnie objawienia maryjne, o tym, gdzie jest Fatima, jaka była historia tego miejsca, cała historia dookoła Fatimy, czyli historia I wojny światowej, czyli całe tło historyczne. Powiedzieliśmy sobie również o geografii miejsca, gdzie Fatima leży, co to za miejsce, jakie ono było w XX wieku, jakie jest dzisiaj. I w ostatnich spotkaniach pochyliliśmy się nad historią już samych wizjonerów, a więc dzieci fatimskich. Powiedzieliśmy sobie, że dwójka z dzieci, Hiacynta i Franciszek, umarli bardzo wcześnie, natomiast Lucja dożyła późnej starości jako siostra w Karmelu i to właśnie dzięki Lucji mamy bardzo wiele szczegółów, które opowiedziała nam, przedstawiła. Kochani, teraz przychodzi czas, abyśmy w kolejnych katechezach w Szkole Maryjnych, w kolejnych katechezach fatimskich opowiedzieli sobie, co tam się właściwie wydarzyło. Dlaczego Fatima jest taka szczególna? Ano dlatego, że zanim przyszła Matka Najświętsza do dzieci, najpierw przyszedł anioł. Czy był to jeden i ten sam anioł, nie wiemy. Zresztą siostra Łucja opisuje bardzo konkretnie, że całe te wydarzenia były jakby skąpane w tajemnicy. Poza tym no, przypominam Wam, że uczestnicy tych wydarzeń to są małe dzieci, więc opowiadają o swoich przeżyciach też w dziecięcy sposób. Ale ważne jest, abyśmy sobie powiedzieli i dzisiaj w pierwszym tym naszym spotkaniu anielskim przyjrzymy się pierwszym objawieniom. Zanim przyszła do dzieci Matka Najświętsza,
w 1917 roku przez 2 lata przychodził do dzieci anioł. Do jakich dzieci? Zaraz sobie o tym powiemy. Nie od początku była to trójka znanych nam pastuszków. Tam się wiele w tym czasie wydarzyło. A zatem chciałbym, żebyśmy się przenieśli do 1915 roku. Jesteśmy na 2 lata przed samym wydarzeniem objawienia fatimskiego. I proszę bardzo, w 1915 następuje pierwsze objawienie, które jest jakby takim objawieniem wprowadzającym, próbnym. Tych objawień było więcej, ale to pierwsze jest najbardziej niewyraźne. Najbardziej takie, które siostra Łucja opisuje, jak, zaraz wam tu poczytam troszeczkę, jak ona to opisuje, ale proszę wyobraźmy sobie, że jesteśmy 2 lata przed wydarzeniami właściwymi, fatimskimi i dzieci, jak wiecie, zajmowały się wypasaniem bydła. No, to było ich podstawowe zajęcie z racji biedy. Łapano się jakichkolwiek zajęć, a najmłodszym powierzano opiekę nad bydłem. A zatem dzieci spędzały większość dnia na pastwiskach, pastuszkowie. To jest bardzo piękne, ponieważ właśnie do tych pastuszków przychodzi pierwszy raz anioł. Jak to się stało? To jest jakby wydarzenie, które przygotowuje przygotowanie. No, piękne to jest, ponieważ w 1917 roku do dzieci przyjdzie Matka Boża. Zanim do dzieci przyjdzie Matka Boża, przychodzi do nich wielokrotnie anioł, który uczy ich wiele, jakby przygotowuje ich serduszka na przyjście Matki Najświętszej. Ale zanim ten anioł przyszedł, który w ogóle cokolwiek powiedział, nauczył ich tych modlitw, przygotował, to przychodzi anioł, który przygotowuje przyjście tego następnego anioła. I o tym właśnie sobie dzisiaj opowiemy. Kilka lat przed śmiercią siostra Łucja wspomina tamto wydarzenie. Jej refleksje są jakby takie bardzo mgliste. Po pierwsze, była wtedy przecież sama młodziutką dziewczynką, dzieckiem, więc wiele rzeczy się zatarło. A po drugie, jak sama opisuje, to wydarzenie pierwszego spotkania z aniołem było bardzo, jakie siostra Łucja powtarza, że było niewyraźne. Ono było to tak, jakbyśmy założyli takie zbyt słabe albo zbyt mocne okulary i no, tam nie mamy dokładnych szczegółów, wytężamy wzrok, ale nie do końca widzimy, nie możemy przeczytać. To tak, jakby Pan Bóg coś tym dzieciom pokazywał, ale nie do końca jeszcze wszystko. Jest to pierwsze spotkanie z aniołem. Jak to siostra Łucja opisuje? Bóg rozpoczął przygotowanie swoich instrumentów. Te instrumenty, no to oczywiście to są dzieci, które będą przekazywać światu cały message, całe to przesłanie fatimskie. Instrumenty, które wybrał, kiedy one, beztroskie, modliły się i bawiły. Chodzi o dzieci. Sprawił, że przesuwał się przed nimi obłok, łagodnie i powoli, jak gdyby to był obłoczek biały jak śnieg. Bardziej błyszczący niż słońce, z postacią ludzką, która zeszła uwalniając się z firmamentu. Firmament, czyli sklepienie niebieskie. Przyciągając ich spojrzenie i uwagę. Co to jest? Pytały wtedy nawzajem biedne dzieci. Nie wiem. I do końca nawet dziś nie wiem. Pisze to siostra Łucja na krótko przed śmiercią. Ale wydarzenia, które potem nastąpiły, sprawiły, że wierzę, że był to nasz anioł stróż, który bez swego wyraźnego ujawniania się przygotował nas do realizowania planów Bożych. I tu się, kochani, zatrzymajmy na tym pięknym opisie siostry Łucji. Łucja podaje, że był to anioł stróż. Kochani, kto to jest anioł stróż? A może w ogóle zadajmy sobie pytanie, powiedziałam dzisiaj, katecheza będzie piękna, zadajmy sobie w ogóle pytanie, kto to są aniołowie? No właśnie, zapytajmy się świętych i zapytajmy się Kościoła, kim są aniołowie? Jak wiecie, aniołowie to duchy czyste, duchy piękne, duchy święte, duchy wierne Panu Bogu. Ci aniołowie, którzy, te duchy, które odpadły od wiary,
od jedności z Panem Bogiem, to demoni, to są aniołowie zła, źli. To są aniołowie, którzy sami się przekleli przez swoją decyzję odejścia od Boga, stając się szatanami, demonami. O nich nie chcemy dzisiaj w ogóle mówić. Mówimy dzisiaj o pięknych rzeczach, a więc mówimy o czystych aniołach. Anioł to duch, a zatem jest stworzeniem, tak jak każdy z nas. Tylko różnica, kochani, między nami a aniołami jest taka, że my mamy ciało, a aniołowie ciała nie posiadają. W związku z tym są czystym duchem, samym duchem, a zatem nie mają ciała, nie starzeją się, szczęśliwi, nie? Nie starzeją się, nie mają zmarszczek, także panie, możecie się uśmiechać, aniołowie nie potrzebują żadnych kremów, aniołowie się nie starzeją, aniołowie nie umierają, aniołowie żyją wiecznie. W związku z tym nie są związani żadną materią, tak jak ja tu trzymam teraz książkę czy dotykam pulpitu. To nie jest u aniołów, nie ma czegoś takiego. Nie ma miejsca, nie ma czasu. Aniołowie są w tym innym świecie. Ale jeżeli Bóg ich wysyła na ziemię do nas po coś, to te duchy stają się właśnie aniołami. I szczególnym takim rodzajem aniołów jest anioł stróż. Święty Tomasz z Akwinu podaje, że każdy człowiek przy swoim pierwszym tchnieniu, czyli jak już się urodzi i zaczerpnie powietrza, Bóg daje temu człowiekowi stróża, czyli anioła, który cały czas przy nim idzie i cały czas przy nim trwa. Inna teoria mówi, że już przy poczęciu człowiek otrzymuje swojego anioła stróża. No to są rzeczywistości, których my nie znamy, a zresztą nie wnosi to nic w dzisiejszą naszą katechezę. Ważne jest, że Kościół naucza o aniołach, czyli o wszystkich duchach, które przychodzą z wieczności na ziemię, żeby coś przynieść. Mówiłem dzisiaj w kazaniu o Archaniele Gabrielu, który przyszedł do Maryi i pozdrowił ją. Już wszyscy wiemy jak, Awe, tak? Czyli to jest anioł. I każdy inny anioł. A zatem wszystkie duchy, które są u nas, z nami, duchy dobre, duchy piękne, duchy czyste, duchy święte, aniołowie, oni się razem z nami modlą, oni z nami wielbią Pana Boga, wiecie, w sposób szczególny są obecni przy ołtarzu Bożym, przy tabernakulum, a szczególnie, kiedy jest odprawiana najświętsza ofiara. Musicie sobie wyobrazić, co się wtedy tu w naszym kościele i we wszystkich kościołach świata dzieje. Tu się zapełnia całe to miejsce świętymi aniołami, którzy się z nami modlą, bo tu przychodzi Pan Jezus. Tak jak święty ojciec Franciszek mówił, wielbimy Cię, Panie Jezu Chryste, tu i we wszystkich kościołach Twoich, które są na całym świecie i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i swoją mękę raczył odkupić świat. A zatem przy tabernakulum, przy kościele, w czasie świętej liturgii, najświętszej ofiary, w sposób szczególny są obecni aniołowie. Może pamiętacie jeszcze z naszych katechez w Szkole Maryi, podczas chwała na wysokości Bogu, aniołowie wielbią razem z nami Pana Boga, bo to przecież jest śpiew anielski, to oni wyśpiewali ten śpiew, jak się Pan Jezus urodził. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. To śpiewali aniołowie. Drugie takie miejsce podczas mszy świętej, gdzie aniołowie szczególnie z nami się modlą, no to myślę, że już każdy wie, dzwonki nam tutaj oznajmiają, że zaraz będzie coś wielkiego. Święty, 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 Pan Bóg zastępów. To jest kolejny śpiew, który nauczyliśmy się od aniołów. A zatem aniołowie. I taki anioł przychodzi do Łucji. Tam jeszcze, drodzy, nie ma ani Franciszka, ani Hiacynty. Tam jest Łucja i jej koleżanki. Teraz zdziwienie, bo my wszyscy wiemy, że przecież było trzech pastuszków. Opowiadałem wam o tych trzech, a tu, no, zaskoczenie. Jesteśmy 2 lata przed wydarzeniem maryjnym, fatimskim. Są jeszcze inne dzieci. Są inne dziewczynki. I co tam się wydarza? Dlaczego te dziewczynki były przy objawieniu anioła, a już potem ich nie było przy objawieniu Maryi? Posłuchajmy. Było to w latach 1914-15. Wkrótce potem, jak zaczęłam pasać niewielkie stado należące do moich rodziców. To znowu są wspomnienia siostry Łucji. Zajmowałam się wówczas zwyczajnym życiem pasterskim,
przebywając w towarzystwie innych dziewcząt z okolicy. Zaskoczyło nas wtedy zjawienie się czegoś, czego nie umiałyśmy określić. Znajdowałyśmy się wówczas na zboczu góry Kabechu i ujrzałyśmy nagle coś w rodzaju białej chmurki mającej ludzką postać, która zstąpiła z firmamentu i powoli przesuwała się przed nami ponad drzewami lasu rozciągającego się u naszych stóp. Jakby chcąc zwrócić naszą uwagę i zafascynować nasze oczy. Niektóre z dziewcząt, które widziały to wraz ze mną, opowiedziały potem o tym niezwykłym wydarzeniu swoim rodzicom w domu. Ja sama zachowałam milczenie, ograniczając się jedynie, kiedy mnie o to pytano, do potwierdzenia faktu. Wiele pytań kierowano do mnie odnośnie tego widzenia, które powtarzało się wielokrotnie i to w różnych miejscach. Również dzisiaj opowiadam tak jak wtedy. Nie wiem, co to było i co oznaczało. Rodziło się jednak we mnie głębokie przeświadczenie, którego nie mam zamiaru zataić. Uważałam, że jest to anioł stróż. Właśnie w taki sposób, nie mówiąc ani słowa, starał się on dać odczuć swoją obecność i w ten sposób przygotować nasze dusze na realizację Bożych planów. Również obecnie staram się nie mówić o tych objawieniach więcej poza tym, co jest nieodzowne do odpowiadania na zadawane mi pytania. Czynię to jednak nie po to, aby was upewnić co do tego, że był to faktycznie anioł stróż, czy nie, lecz by wam powiedzieć, że istnienie aniołów stróżów jest rzeczą pewną. Że zostali oni stworzeni przez Boga, aby służyć, wielbić, adorować, miłować. Jest to tak pewne jak fakt, że Bóg w szczególnej swej miłości, dobroci i miłosierdziu dał każdemu z nas anioła, który nam towarzyszy, wspiera nas i strzeże. Zobaczcie, jakie piękne słowa siostry Łucji. Tam nie ma mowy o żadnych rewelacjach, o żadnych zjawiskach pełnych no nie wiem czego. Ta dziewczyna, później kobieta, zakonnica, ona nie szuka poklasku, nie szuka sławy, nie szuka jakichś wydarzeń, nie wiadomo czego. Ona po prostu stwierdza, że było coś, co według niej było zjawieniem się anioła. W swojej skromności siostra Łucja pozostaje bardzo taka cichutka. Odpowiada, kiedy ją pytają, potwierdza, ale nie jest, drodzy, gadułą. I tutaj, kochani, dochodzimy do pewnego pierwszego, bardzo ważnego odkrycia naszej dzisiejszej katechezy. Siostra Łucja, podczas wtedy jako Łucja, dziewczynka, jako ta, która pierwsza spotkała anioła stróża, który jeszcze nic nie powiedział, on się tam tylko pokazał, była w towarzystwie innych dziewczynek. I tu jest podane, co to za dziewczynki. Ona tutaj opisuje nam, co to za dziewczynki. Posłuchajcie. Według mego obliczenia zdaje się, że pierwsze zjawienie anioła było w roku 1915. Zjawił się wprawdzie anioł, który wtedy jeszcze nie odważył się całkowicie ukazać. Sądząc według pory roku, wydaje mi się, że musiało to być między kwietniem a październikiem 1915 roku. Na zboczu Kabecho, które jest zwrócone na południe w chwili odmawiania różańca w towarzystwie trzech dziewcząt. Teresy Matias, Marii Rosy Matias, jej siostry i Marii Justyny z wioski zwanej Casavella. Zobaczyłam, że ponad drzewami doliny, która rozciąga się u naszych stóp, unosi się jakiś obłok, bielszy od śniegu, przeźroczysty, w kształcie ludzkiej postaci. Moje towarzyszki pytały mnie, co to mogło być. Odpowiedziałam im, że nie wiem. A więc były inne dziewczynki z Łucją. Jeszcze nie ma Franciszka, jeszcze nie ma Hiacynty. Dlaczego te dziewczynki tylko pojawiają się na samym początku? Bo, kochani, rozgadały wszystko. Zrobiły się takie plotkarki, że poszły po całej wiosce i rozgadały o aniołach.
Łucja trzymała to w swoim sercu. Pamiętajcie, jest bardzo ważna rzecz, ponieważ Bóg przygotowuje Łucję do powierzenia jej wielkich tajemnic. Pamiętacie spotkanie po latach tej samej kobiety, już siostry, z Janem Pawłem II po zamachu, kiedy rozmawiają, kiedy Łucja już wcześniej, oczywiście pamiętacie historię, mam nadzieję, wyjawia te wszystkie tajemnice, one są spisane, zapieczętowane w Watykanie. Potrzebne było Panu Bogu znalezienie dziewczynki, która jest bardzo skryta, która nie opowiada wszystkim o wszystkim. Te pozostałe dziewczynki poszły przez wioskę i wszystko rozgadały. I tak naprawdę po tym pierwszym zjawieniu się anioła już nigdy nie doświadczyły łaski. Gadulstwo, kochani, zostało bardzo konkretnie w Fatimie odrzucone. Pan Bóg nie potrzebuje gaduł, ale ludzi skromnych. Ludzi, którzy rozważają w swoim sercu. I teraz dochodzimy do drugiej rzeczy, a więc te wszystkie dziewczynki, które tu zostały wyliczone, one nie doświadczają więcej już żadnej łaski. To tak jakby Pan Bóg z nich zrezygnował. Na ich miejsce wybiera Franciszka i Hiacyntę. Łucja jako jedyna pozostaje z tego pierwszego objawienia dalej w objawieniach. Pozostali już nie. Więc jeszcze raz, Pan Bóg jakby zrezygnował z dania łask tym dziewczynkom, które okazały się być po prostu plotkarkami. Powierzył wszystkie tajemnice osobie bardzo skromnej. Dlaczego? Mamy podaną tu sugestię, dlaczego Pan Bóg zrezygnował z Teresy Matthias, Marii Rozy Matthias i Marii Justyny Matthias. Powodem jest ich gadulstwo, nieumiejętność zachowania tajemnicy. A Bóg chce tych, którzy jak Maryja zachowują wszystko w swoim sercu i rozważają. Pamiętacie, to jest Łukasz, Ewangelia Łukaszowa, 2 rozdział, 19 werset. Maryja zachowywała wszystko w swoim sercu. Łukasz 2:19. I rozważała. U Matki Najświętszej nie ma gadulstwa. Nie ma plotkarstwa. U nas często, drodzy, jest. I jest to, pamiętacie, nasz problem języka. Dużo mówimy, niepotrzebnie mówimy. Opowiadamy. Zobaczcie, jak bardzo Fatima nam pokazuje, co jest Panu Bogu drogie, co jest Panu Bogu cenne. Umiejętność zachowania rzeczy w swoim sercu. Nie pójście przez wioskę i bycie tranzystorem i radiostacją, tylko zachować w swoim sercu. Łucja mówiła tylko, kiedy była pytana. Szczególnie, jeżeli pytał Kościół. Przypominam wam, to później będzie, Łucja też przeżywa wielkie cierpienia, ponieważ jedyną osobą, który jej wierzy, jest jej ojciec. Matka nie wierzy. Matka Łucji każe ją, tylko na prośbę proboszcza wypuszcza Łucję na kolejne spotkanie z Matką Bożą w czerwcu. Ona się wstydzi tego, że ludzie opowiadają. Kolejny problem, co ludzie powiedzą. Z jednej strony w Fatimie widzimy wyraźne poskromienie plotkarstwa i gadulstwa, a z drugiej strony w Fatimie widzimy zganienie tej postawy, że wiecznie się zastanawiam, co ludzie powiedzą. A Pan Bóg chce, żebyśmy byli wierni Jemu. Bóg oczekuje od człowieka tej samej postawy, którą miała Matka Boża. A więc zobaczcie, kształtuje Łucję, młodą wizjonerkę, dziecko na wzór Maryi. Na wzór Maryi. Bardzo ważna rzecz jest to właśnie fakt, że Łucja interpretuje to pierwsze pojawienie się anioła jako anioła stróża. Czy jest to anioł stróż Portugalii, bo tak się później przedstawi, czy jest to anioł stróż pokoju, czy jest to jej anioł stróż, tego nie wiemy. Ale pojawia się postać w Fatimie, anioła stróża.
A zatem, kochani, już dzisiaj w tej naszej pierwszej katechezie o objawieniach zwróćmy uwagę na to, że i my mamy naszego anioła stróża, który jest nam dany jako wielki dar od Pana Boga i który zawsze i wszędzie jest z nami. Nami się opiekuje. To jest bardzo ważne. To zjawisko anioła, milczącego jeszcze, powtarza się. W tych wspomnieniach siostra Łucja napisze, dwa razy powtórzyło się to zjawisko w różnych dniach. Po jakimś czasie wróciłyśmy z naszą trzodą na samo miejsce i powtórzyło się to samo w takiej samej formie. Moje towarzyszki niestety znowu rozpowiedziały o tym wydarzeniu. Po pewnym czasie jeszcze raz to samo, to był już trzeci raz, jak moja matka usłyszała we wsi, podczas gdy ja słowem o tym nie wspomniałam. To zjawisko pozostawiło mi w duszy pełne wrażenie, którego nie umiem określić. Powoli zacierało się to wrażenie i sądzę, że gdyby nie następne fakty, to bym zupełnie o tym zjawieniu zapomniała. Drodzy, dlaczego Łucja o tym tak pisze, że było to niewyraźne i tak jakby ono nie było takie ważne? Ponieważ to była rzeczywiście próba. To tak jak mamy, o miałem w sobotę wykład i miałem przygotowaną prezentację o świętym Antonim, więc zanim się zaczął wieczór, pojechałem tam wcześniej do tej sali, włączyłem projektor, podłączyłem wszystkie sprzęty, zobaczyłem, czy wszystko się przesuwa, wszystkie obrazki, a więc był jakby taka próba, próba mikrofonu, próba projektora. To wydarzenie, to przyjście anioła jest próbą. I niestety dziewczynki te trzy tej próby nie zdają. Nie będą uczestniczyć w następnych objawieniach, a na ich miejsce Pan Bóg powoła Franciszka i Hiacyntę. Jedyna osoba, która przeszła to próbne zjawienie i zachowała się tak, jak należy, jest Łucja, którą Pan Jezus i Matka Najświętsza przygotowują do wielkich rzeczy. Otóż te pierwsze zjawienia anioła w 14 i w 15 roku przygotowują Łucję do następnego przyjścia anioła, który już będzie mówił do dzieci i będzie ich uczył modlitw. A dzięki temu my znamy te modlitwy, właśnie się modliliśmy. Także drodzy, w następnym spotkaniu, w następnej Szkole Maryi posłuchamy o kolejnych przyjściach anioła w Fatimie i jak powiedziałem, są to przyjścia anioła, które przygotowują wizjonerów na przyjście Królowej Anielskiej, Matki Bożej, które nastąpi w 1917 roku, 13 maja. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tej naszej dzisiejszej katechezy. Chciałbym, żebyśmy sobie zapamiętali z dzisiejszego spotkania dwie rzeczy. Pierwsze, że są aniołowie. Aniołowie, którzy są niewidoczni, niewidzialni, ale zawsze są. I że są aniołowie stróżowie. To są ci, których Pan Bóg nam posyła ku naszej pomocy, aby nad nami czuwali, aby z nami się modlili. To jest pierwsza rzecz, którą zapamiętajmy sobie z dzisiejszej katechezy. A druga rzecz, myślę, że taka bardzo życiowa. Gadulstwo nie popłaca. Pan Bóg gadulstwa nie lubi, plotkarstwa, opowiadania, chodzenia po wiosce i gadania. No to niestety wykluczyło dziewczynki, które brały udział w pierwszej objawieniu anielskim z dalszych objawień. Pan Bóg wybiera osoby skromne, ciche i te, które tak jak Maryja wszystko rozważają w swoim sercu. A zatem dobrze by było, żebyśmy sobie z tej fatimskiej katechezy zapamiętali. Zanim coś powiemy, dobrze jest przemyśleć i nie gadać głupot, bo to się Panu Bogu nie podoba. Bądźmy jak Maryja, która zachowywała wszystkie sprawy w swym sercu i rozważała je. Na koniec naszej katechezy zaśpiewajmy apel jasnogórski i powierzymy całą naszą Szkołę Maryi, parafię i nas wszystkich, nas samych, jej opiece. Maryjo Królowo Polski,
Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętaj. Jestem przy Tobie, pamiętaj. Czuwaj. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętaj. Jestem przy Tobie, pamiętaj. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętaj. Jestem przy Tobie, pamiętaj. Czuwaj. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.